nagrywanie TikToków, hashtag 5. Kryszczyn, zaczynamy. Jedynka, jedynka. Ciii. Kto tam tak szuszczy? Cicho być. Sam być cicho. Dzień dobry, byłam na paznokciach 3 tygodnie temu. Dzień dobry. Tak, pamiętam panią. Proszę o zwrot pieniędzy. Porkę? Hybryda odrosła. Ona to tak, ona delikatnie zareagowała. Ja bym po prostu chyba, nie wiem, chyba bym spadła z tej wersalki. A są jakieś komentarze? Pokażcie, no, komentarze. Niemożliwe, to paznokcie rosną? Dobra, i tutaj trzeba pamiętać, wiecie, że no każdemu ten odrost szybciej, znaczy inaczej jest widoczny, czasami szybciej, czasami wolniej, no bo różnie paznokcie rosną, ale faktycznie jak jest, jeżeli nie chcesz mieć odrostu tak do 2 tygodni nawet, no to poproś o manikir pod skórki, tak, a nie taki klasyczny, hybrydowy, proste. Cześć, jaki kolorek dzisiaj robimy? Zrobimy. Nie wiem, a jakie masz? Proszę bardzo. O, Jesus. Który wybrać? Który wybrać z 3? Minęły 2 godziny. Przyszła kolejna klientka. No cóż, dziś tylko oliwka. Jakoś mało emocji tutaj po tym TikToku było we mnie. Nie wiem, czy ja jestem zmęczona? Kiedy klientka przychodzi pierwszy raz na hybrydę? Ale ładne. Może pani po co dmucha w hybrydy? Przecież to hybrydy. Już może pani spokojnie dotykać. Tak? Aha, dobra. Ile płacę? Aha, dobra. Dalej się boi, te pieniądze tak... Proszę bardzo. Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Do widzenia. To jest takie z życia salonu, no. No, bo klientki są bardzo przyzwyczajone do tego, że jak pomalują, to one tak muszą te paluszki, tak. A przy hybrydach, no nie, no. Po oliwce robisz wszystko, co chcesz. O, oh, Jesus. Co to za bąble w środku były? Co to za pył? Dobra, to jest zwykły proces przedłużania paznokci, ale w jakichś dziwnych ujęciach. Jest coś w tym. Ja jeszcze miałam tak, że klientki mi mówiły tak, pani Edyto. Jak jechałam samochodem do domu, to całą drogę tak prowadziłam kierownicę. Co to było? Takie pieczątki? Googlam. To jest dla dzieci. Ciekawe, czy tam jest więcej tych pieczątek. Za każdym razem, gdy masz nowe paznokcie. Girls know. Sprawdzasz sobie na różnych tłach, nie? Na różnych tłach, jak będą wyglądać. Tu tak wyglądają, 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 rozumiecie? Ja to rozumiem. Paznokcie są to pieniądze. Robienie paznokci jest to najzwyklejszy, praca. Najzwyczajniejszy no biznes. Tak. I każdy biznes, każdy jeden musi generować profity. Normalnie. I ja rozumiem, że wam się wydaje, oglądając te wszystkie instagramowe obrazki, że brokat, kwiatuszki, sukieneczki, że to może być wasze hobby. Nie. Jeśli chcesz zacząć robić paznokcie, rzęsy, cokolwiek w branży beauty, bierzesz do ręki kalkulator i liczysz. Musisz sobie ustalić stawki, za jakie jesteś w stanie pracować. Szczególnie, gdy pracujesz w domu, jest to bardzo złudne, że masz niskie koszty. Ja analizując wszystkie swoje koszty, stwierdzam, że wynajem lokalu jest to pikuś. Przy całej reszcie różnych opłat jest to pikuś. Przy ustalaniu cen również pamiętaj, że bez względu na to, jaką cenę ustalisz, zawsze, się trzymaj. Będą tacy, dla których będzie za drogo. Nie przejmuj się. No, jest taki spoko TikTok, taki, bym powiedziała, przemyślenia stylistki paznokci, rady starszej koleżanki dla młodszej koleżanki, która dopiero zaczyna. W sensie takim cudzysłowie oczywiście, nie chodzi o wiek, tylko o staż pracy. Wiedzieliście, że mamy coś takiego jak hyponyfium? Jest to obrąbek naskórkowy, w pod paznokciem, którą płytka traci kontakt z opuszkiem. No. I tworzy on dla nas barierę przed dostaniem się zanieczyszczeń i drobnoustrojów. No. Jest bardzo unerwiony, więc jeżeli się go zerwie, to jest to dosyć bolesne. Jeśli przez długi czas mamy długie paznokcie, to lubi on narastać na paznokcie, przez co czasami wystaje nie odklejać się od paznokcia. I niestety mało osób o tym mówi, ale o ten obszar pod paznokciem też trzeba dbać. Najlepiej czyścić go szczoteczką, tak, czyścić. Pozwala to zostać hyponychium w miejscu, a nie narastać, ponieważ w przypadku narastnięcia, a później zerwania gwałtownego, nie tylko będzie to bardzo bolesne, ale też bardzo łatwo jakiekolwiek zakażenie.
Także dbajcie o obszar pod paznokciami, szczególnie, że teraz zdobienia w tym miejscu są dosyć popularne. No i ludzie patrzą pod paznokciem, co tam macie, zwłaszcza jak tak pokażecie. Ja mam świeże paznokcie i tam źle nie, mimo że sama ich nie robiłam, to źle pod spodem nie ma, tak? Ale są osoby, które naprawdę już mają na przykład korektę, a wcześniej miały taki schodek brzydki, żelowy od spodu, no i to tak nie za fajnie wygląda. Więc paznokcie nie tylko z tej strony mają fajnie wyglądać, ale i z tej, i z tej, i z tej. Moje wyglądają tylko z tej fajnie. Na historie prawdziwe, nie przerysowane. O, historie. 3 lata temu, jak dostałam pracę w pierwszym salonie, to przyszła jedna stała klientka. Powiedziała przy mnie mojej szefowej, że jest w szoku, że ona mnie zatrudniła, bo ona by w życiu tak grubej osoby nie zatrudniła, bo jest na pewno powolna, nic... Też nie... kiedyś miałam podobną sytuację, że moje stałe klientki przy mnie potrafiły najeżdżać na paznokcie zrobione przez pracownicę, która siedziała na przykład obok, nie? Ale tu jest to jest jeszcze grubiej, bo tutaj na tusze klientka narzeka, tak? Jeszcze gdyby była nie wiadomo jaką pięknością, to zamknęłabym mordę. Naprawdę, nie chcę mi się użerać z debilami, więc po prostu Jastrowski zaprosiłam ją grzecznie na zabiegi medycyny estetycznej. Boże, skąd się biorą tacy ludzie? Ej, taka ciekawa laska. Fajne to było. Muszę to potem zobaczyć. O, piękne pierścionki. Lakiery nawet z tej samej półki cenowej mogą się bardzo różnić. Dobre lakiery hybrydowe mają odpowiednią konsystencję i ilość pigmentu. No, dzięki tak. temu będziemy mogły wykonać stylizację szybko. Ten no, paluszek. A więc jakich lakierów unikać? Tych rozrzedzonych. Tak, gluty. Przy takich lakierach będziemy musiały położyć więcej niż 2 warstwy. Mogą również zostać smugi. Rzadko, ale mogą też zalać nam skóry. No, takie lejące. Dobre lakiery to po prostu przyjemna praca. Ej, spokój dziewczyna. Ja chyba nadajemy na tych samych falach. Ja też tak lubię robić, jak ona. Mówię klientce, kiedy suszymy żel w lampie i zaczyna piec, musimy wyciągnąć rękę z lampy. Jak je suszymy? Jak je suszymy? Rok 2021, ludzie jeszcze mówią, że żel w lampie się suszy? A ona nie, trzyma dalej. Jestem twarda, mam 3 dzieci, wytrzymam wszystko. O nie, nie, tego żadna nie wytrzyma. Raczej nie. Kiedy I przestań mnie mydlić oczami, nie ma takiej fryczy. Opcji. No dobrze. Ale zarobicie to zrobiła na Frencha. To jest osioł ze Shreka, ale to jest etap stylistki paznokci, która jeszcze nie ogarnia dobrze Frencha. Jak już ogarniesz Frencha, to uwielbiasz Frencha, kochasz malować Frencha i tutaj musisz z tego jednego pułapu przejść na ten drugi i będziesz kochać malowanie Frencha i jak klientka powie, ja bym chciała Frencha, ty powiesz, jest! French! Jest w końcu French! No. Morał tego odcinka jest bardzo krótki, prosty. Lepiej, żeby ci wystawało parę dodatkowych kilogramów, niż słoma z butów. Aż popłułam kamerę, nie?